Cześć, z tej strony Kasztan. Dawno żeśmy się nie widzieli w Cyberpunku. Zapomniałem, jak się to gra. Gramy dalej. Trzeba to skończyć w końcu. Dzień dobry, Knight. Nie grałem od ostatniego update'u, powiem szczerze. O, 1.11, no zobacz, popatrz. Mam nadzieję, że mi się tu nic nie zmieniło. Wysoko włączone, wysoko ultra. Dobrze. Wideo. HD, ok. No dobra. Przegramy. Podgrzewałam w mikrofalówce niedojedzone burrito, które znalazłam pod kanapą. Wiem, nie powinnam tak robić. Mikrofale pozbawiają jedzenie substancji odżywczych, ale pozbawiają go też karaluchów, więc wiecie, plusy i minusy. No dobra. Let's go. Jesteś tu nowa? Wydaje mi się, że ten gabinet należał wcześniej do takiego brzydkiego, spasionego typa. To prawda, że wujek nie grzeszył urodą, ale hej, jak widać, przynajmniej łatwo go zapamiętać. No świetnie. Nie ma to jak strzelić gafę przy pierwszej rozmowie. Mówienie prawdy nazywasz gafą? Jeśli ta prawda nie jest przyjemna, to jak to inaczej nazwać? I za to właśnie kocham podróże. Używamy tych samych słów, ale każdy z nas zakłada, że mają inny kontekst. Dobra, okej. Okay. Mamy full. Postać, okej, okay, to mamy podniesioną postać. Tu mamy jakieś nowe rzeczy. Te rzeczy nie są w żadnym celu lepsze. Okej. Okay. No nie są lepsze. O, jakąś modyfikację mamy do katanki. Większe obrażenia 8. No i świetnie. Trzeba pohandlować z jakąś skrzynką handlującą. Bo tutaj zapewniłem, że to są skrzynki handlujące.
Ubisoft i Cyberpunk. Jak tam się niby dostać? To są jacyś goście? Ja tam się chowam. Nie będę się wdawał w bitki. No jak tam wleźć? Nie, no ulica, jestem na ulicy. No i co? Dobra, skoro to jest ten Reaper Dog. Podejrzewam, że to można przejść przez tam. Przez to centrum? No nie, nie, nie tędy. Niby którędy. Cholipcia, no. Ara, którędy? Którędy? Uważaj trochę. Aha. Tutaj coś tu było. No cholerka, no. Nie mam pojęcia, jak się tu dostać. Nie mam pojęcia normalnie, którędy tu. Wcale nie chcę cię znaleźć. Temat tnący. Goddammit. Niby gdzie? Rozumiem. Jutro to załatwię. Coś jeszcze? A to jakieś korpsy. Okej. Dobra, po mnie. Thank you.
Wysłuchałeś wreszcie! Człowieku, i tak cię znajdziemy! Wyłaź! Kurde, no. Kurde, i co, będę biegał teraz dookoła i szukał igły w stogu siana? To jest po prostu bez sensu. No, dzięki, że mnie potrąciłyście. Babeczki. Jak się to chowało? Gdzie siedzisz i nie wyłaź, co? Okej, no ale... Fuck's sake. Tak, dalej go ukrywa. Zdecydowanie sprawa musi przycichnąć. Nie, nie, nic mu nie brakuje. Chyba... Była tutaj. Ukrywanie się przed siłami korporacyjnymi jest nielegalne. Co ona mi tu napisała? Ciekawego, przeprosinę. Rozumiem. Jutro to załatwię. Coś jeszcze? Nadal się ukrywam. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Gdzie jest ten typ? Od 10 minut biegam i szukam. Gdzie by tutaj wejść? Nie mam pojęcia, gdzie to wejść. Jest jakieś wejście do kanałów może? A. Może coś, nie wiem.
Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, ale tu wiem, że mogę sprzedać rupiecie. Dobra. Wszystko mam lepsze właściwie. Sprzedaj rupiecie. Potwierdź, ok. Mi się waga zwiększyła. No to od tych kudyk rupieci. No nic, nie będę tego robił, skoro to nie działa. No. Dobra, wracamy do Pacyfiki. Co to, katolicki spodek? Dawaj, Caliburna. O, jest i on. Ostatni pit stop przed pacyfiką. Wow.
Dom. Coś tu jeszcze w tej pacyfice zostało? Nie, albo nie. Jakiś rozbój tu jest niedaleko. 250 metrów stąd tylko. Smaszeni, tak to się robi. Nie, tam jakieś po prostu głupoty. Kurde. Że to już równo 50 lat od zatopienia Heidi. Rzeczywiście, ojciec Klerk coś wspomniał. Mój syfny. Zoli, vite poser avec la paix. Tout le monde ici là te connaît, Michel.
L'itedien jena nuti te songe la vizuzila. Ty jesteś Vi? Czekaliśmy na ciebie. To z tobą miałem się spotkać. Powiesz mi coś więcej o zleceniu? Ja jestem tylko pośrednikiem. Wszystkiego się dowiesz. Niedługo. Czyli to pogrzeb? To ma coś wspólnego ze zleceniem? Myślisz, że zorganizowaliśmy pogrzeb specjalnie dla ciebie? Chcę pogadać z Brigitte. Nie. Pójdziesz do sklepu. On opowie ci o zleceniu. Weird. Udaj się do sklepu rzeźnika. O, sorry, mody. Roland. Szukam Placida. Placid. Gare ici, là. Do, do, ti, pi, ti, mama. Do, c'est au même. Continuez. Placid, gare là. Ty jesteś Placid? Placid? Zdawało mi się, że sprzedaż ptaków jest nielegalna. 6 lat temu ogłosili, że przenoszą zarazy. I co? Nagle przestały? To nie jest na sprzedaż. Z czego chcesz? Chcę gadać z waszym szefem. W kaplicy powiedzieli, że mam z tobą pogadać. Przysyła mnie Mr. Hans. Podobno masz dla mnie jakieś zlecenie. Nie tutaj. Chodź. To kurczaki hodują. To zasionki. Gdzie idziemy? Niezwykle kontrowersyjne miasto w mieście. Funudejo! Zepo! Tune na villa! Witamy w Pacyfice. Dobrze znasz Pacyfikę? W sumie nie. Za dobrze pilnujecie, żeby nikt obcy się tu nie zapuszczał. To miało być takie małe miasto, żeby korpy miały gdzie spuszczać kasę. Zamknięty obieg. Wszystko, co zarobią, wraca do firmy. Bo to korporacje sponsorowały budowę. Nas interesuje Kling, Grand Imperial Mall. Największe centrum handlowe w Pacyfice. Nigdy go nie skończyli. Do zeszłego tygodnia stało puste. A teraz? A teraz zajęli je animalsi. No kurde. Okej, mój Marwini, witam. Granelta. Odpadł by zły. Nie loki nie jeli pima. Pete ma zezę bu, ma pono bujo respos. Merci. Idziemy. Tu blisko. Zasi! Udeł mi! Mi, udeł mi! Me pa plie.
Miałeś już do czynienia z animalsami? Tak, bywało. Chcecie wykurzyć animalsów z GIM. I dlatego ja... Wszystkiego się dowiesz. Idziesz? Dobra, dobra, idę. Strategicznie to chyba nie ma dla nich sensu. Są w centrum Pacyfiki, ale odcięci od reszty. Na waszym terenie. Przecież nawet policja się tu nie pokazuje. Chcą was sprowokować, żebyście zrobili coś głupiego? Nie wychodzą poza GIM. A wiecie, ilu ich tam jest? Około 30. Winina. Tutaj pogadamy. Siadaj. Kiedy zobaczę się z Brigitte? Najpierw zrobisz zlecenie. Co jest? Może najpierw mi kurwa powiesz, co robisz? Wziąłeś zlecenie. Masz robić, co mówię. Podepnij się. Nie podoba mi się to. No, nareszcie ktoś, kto nie będzie ci ciągle gadać nad uchem. Evelyn Parker. Znasz ją? To nie jest nikt od nas. Ale pracowała dla was. Coś czuję, że się chyba nie dogadamy. Nie ta chemia. Ja to jakoś przeżyję. Czemu nie wysłaliście ludzi do GIM? Mamy inne metody. I co, sprawdzają się? Zazwyczaj się sprawdzają. Kupujesz tech od Wiktora. Ma to coś wspólnego ze zleceniem? Czy chciałeś mnie postraszyć? Musieliśmy sprawdzić, czy się nadajesz. Ten chip nie zwraca żadnej sygnatury. Co to jest? Właśnie o tym chipie chciałem porozmawiać z Brigitte. Nie rozpoznajesz go? A powinienem? Widzę tylko, że jest uszkodzony. Czemu? Bo dostałem kulkę w łeb. Od tamtej pory nie działa. Ani razu nie... To nie jest rozmowa o... Zrobisz dla... Czyli co? Jest okej? Okay? Nadaje się? Jesta 35.07. 3 sekundy wcześniej i znika. Próbowaliśmy sprawdzić, skąd przyjechała ta furgonetka. To nie jest seryjnie produkowany samochód. Na tym też się znasz? Próbuję zrozumieć, o co tu chodzi. To wszystko. Mamy dostęp do różnych źródeł. I żadne nie... Zaawansowany tech nie bardzo pasuje do animalsów. Cokolwiek to jest. Placid. Batman Kelly Abdison Ogoy. Feme Podla. Robimy przerwę? Chyba jesteś tam potrzebny. Poradzę sobie. Skup się. Wcale nie chodzi o animalsów, prawda? Ktoś ich po prostu wynajął do ochrony. Ktoś z całą furgonetką sprzętu netrunnerskiego. I to jego mam sprawdzić, tak? Ta, zacznij od furgonetki. Spróbuj nie rzucać się za bardzo w oczy. Chcę najpierw wybadać sytuację. Jesteś teraz podpięty do rezerwy naszej wewnętrznej sieci. Dlaczego? Po co? Będę twoim pasażerem. Przez rezerwę będę widział słyszał to samo co ty. Przeprowadzę cię przez GIM. Świetnie, jeszcze jeden głos w twojej głowie. Wiecie, kim jest ten netra... Czego chcę? Mam nadzieję, że ty mi powiesz. Czyli nie bardzo mi ufać. Okej. W
pobliżu Gim. A co z... Fixer mówił, że nie interes... Ty załatwiasz sprawę. To było zanim się dowiedziałem, że mam być jeleniem. Teraz interesuje... Zobaczę. Okej. Jeśli to dla was załatwię, spotkam się z Brigitte, tak? Tak. Wróćmy no dobrze. Na końcu korytarza. Nikt nie będzie cię niepokoił. Skończyliśmy. Skoro nie wiesz... Nie wiem. Pytaj tych, co tak o nas mówią. Wy sami używacie innej nazwy? O, nie powiesz mi jakiej. Jasne. Co się dzieje? Mów. Sprawdzam, czy połączenie jest stabilne. U ciebie? Tak, chyba wszystko. Spotkam się z tymi ludźmi Placida. Why not? Przepraszam. Jak dla mnie możesz się rozpieprzyć, byle po zrobieniu zlecenia. Powiadam wam! Jesteś V? Podobno wiecie, jak tam wejść. Przez podziemny garaż. Z tyłu. Tylko nie rób za dużo szumu. Dzieje się tam coś ciekawego? Odkąd tu jesteśmy, cisza. Ktoś wchodził, wychodził? No, raz pojechali po zaopatrzenie. Jestem w środku. Widzę. Sprawdź furgonetkę. Jasne. Kamera w korytarzu, uważaj. Działa? Mówiłeś, że game od dawna stało puste. Animali się uruchomili.
Ojejku, ale niepowodzenie. Spektakularne. Dobra, coś tam to było. Jesteś w głównej hali. Nie wychylaj się i uważaj na patrole.